się wydaje, że owszem, ustrój Polski w końcu XVII wieku na pewno już wymagał pewnego remontu, ale moim zdaniem, jestem ciekawa zdania pana profesora, prawdziwą przyczyną upadku I Rzeczpospolitej była wojna północna. My jakoś o niej zapomnieliśmy, ale ze wszystkiego, co na ten temat czytałam, wynika, że straty, jakie poniosła wtedy Polska, były znacznie większe niż straty, które poniosła ostatnio w czasie II wojny światowej. Że wojna północna i następujące po niej epidemie były chyba największą klęską w całej historii Polski. Czy pan się ze mną zgodzi? Dziękuję bardzo. Od razu spróbuję odpowiedzieć na pytanie. Rzeczywiście wojna północna z lat 1700-1721 połączyła się tragicznie z wielką epidemią i to ona ściągnęła szczególnie duże ofiary wtedy na terenie Rzeczpospolitej między innymi, większe niż potop szwedzki. Oczywiście grabież wykonana przez Szwedów w latach 1655 i przez Siedmiogrodzian 1660 była znacznie większa niż to, co działo się w okresie wojny północnej. Ale straty ludzkie rzeczywiście są porównywalne. Nie potrafię powiedzieć, które były większe. Rzeczywiście katastrofa demograficzno-gospodarcza była taka jak w potopie. Ale myślę, że główna różnica polegała na tym, że po potopie Polska pozostawała nadal pośród państw, które wzmocniły się, co prawda, w międzyczasie, ale nie były w stanie zdominować Polski. Rosja, co prawda, oparła się już o rubież oceanu w międzyczasie, Oceanu Spokojnego, dochodząc do Kamczatki już w XVII wieku, ale no dopiero przegrała dwie wielkie bitwy z Rzeczpospolitą, właśnie Jerzy Lubomirski pobił w sposób miażdżący wojska rosyjskie w 1660 roku, a na północy zrobił to Czarniecki. Nie udało się odzyskać tego, co Rzeczpospolita straciła w tej wojnie całkowicie ze strony Rosji, ale można powiedzieć, że to był taki remis ze wskazaniem na Rosję. W tej wojnie toczącej się do 1667 roku. Rosja była może troszkę silniejsza od Rzeczpospolitej wtedy, ale traktowała Rzeczpospolitą jako największego potencjalnego przeciwnika i źródło wzorów. Akurat w końcówce wieku XVII to Rzeczpospolita kształtowała dwór rosyjski, a nie odwrotnie. Znaczy nauczono się po polsku na dworze rosyjskim, bo to była droga do Europy. Natomiast to, co stało się w czasie wojny północnej, wynika z kumulowania się, można powiedzieć, siły Rosji wcześniejszego i wykorzystania tej siły przez postać wyjątkową, jaką był Piotr Wielki. To był straszny władca, wyjątkowy potwór, można powiedzieć, pod wieloma względami, ale niezwykle utalentowany i pracowity i zasłużony dla swojego kraju człowiek, który zorganizował te skumulowane siły w taki sposób, żeby wyjść z całej wojny północnej w roli pana całej Europy Wschodniej. I to jest ta zasadnicza zmiana. Był w stanie od tej pory przejąć kontrolę nad Rzeczpospolitą. Po 1660 roku nikt Rzeczpospolitej nie kontrolował z zewnątrz. Były wpływy francuskie, luidory Ludwika XIV, były talary habsburskie, były i pieniążki moskiewskie, ale żadne z nich nie przeważały. A po 1717 roku po Sejmie Niemym nie było wątpliwości, że tutaj rządzi ambasador rosyjski, a właściwie czterech ambasadorów czy pięciu, bo przy każdym hetmanie z osobna był też ambasador, bo nie wiadomo było, kto jest ważniejszy, król czy któryś z hetmanów. Także myślę, że ta różnica jest rzeczywiście bardzo ważna i istotnie Polska po 1717 roku po Sejmie Niemym, odbywającym się pod kontrolą wojska rosyjskiego, no już nie może być traktowana jako państwo suwerenne. I to była droga właśnie do odnalezienia przez opinię szlachecką innego znaczenia słowa wolność. Tego, które oddaje łacińska independencja, a nasza niepodległość. Że jak zadał to pytanie właśnie wtedy, niedługo później, w 1733 roku Stanisław Konarski, gdzie się podzieje wasza wolność, wasza, czyli indywidualna wolność szlachecka, kiedy Rzeczpospolitej nie będzie. Prawda?
ta kwestia doszła, zaczęła dochodzić do świadomości, torując stopniowo drogę przekonaniom o potrzebie pewnych zmian. Zmian wymuszonych nie przez zasadnicze błędy polskiej wolności, ale przez drapieżność, energię, zasoby sąsiadów, którzy chcieli Polskę zniszczyć. Tadeusz z Żoliborza. Chcę podzielić się swoim doświadczeniem przeżywania wolności i będę prosił o odniesienie się pana profesora do tego w kontekście tego wykładu. Mianowicie zrozumiałem to podczas ubiegłorocznych wyborów. Zrozumiałem, że jestem wolnym Polakiem, suwerenem, a więc współtwórcą państwa i ja podejmuję decyzje. Pomogło mi w tym też, pomogła mi lektura fragmentu tekstu Konfederacji Sandomierskiej, ale też i broszury Stanisława Leszczyńskiego, być może on jest autorem też i tego tekstu Konfederacji Sandomierskiej 1704. To zacytuję, bo to jest, no dla mnie jest to tak przejmujące i poruszające i owocne dla mnie. Konfederacja mocą samego prawa w stanie wyższej konieczności każdemu narodowi jest pozwoloną. Dla mnie to jest jakby istota tej też mojej odpowiedzialności za całą wspólnotę, kiedy podejmuję decyzję. I tak dodam, bo to jest, może być też pomocne, kiedy myślę o przedstawicielu państwa innej cywilizacji, którą nazywam biurokratyczno-bizantyńską, niejaki Marcin Schulz. On nie rozumie, on po prostu nie przyjmuje do wiadomości, że ja jestem wolnym Polakiem i że ja podejmuję decyzję. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten przejmujący głos. Rzeczywiście on przypomina kwestię podziałów cywilizacyjnych wewnątrz Europy, bo Europa ma różne doświadczenia. One się przeplatają oczywiście, nie można powiedzieć, że nikt w Niemczech powiedzmy nie ma doświadczenia wolności, ale bo Niemcy są bardzo zróżnicowanym historycznie obszarem, ale takie generalne, uproszczone podziały na pewno można przeprowadzić. Są kraje, w których dominuje tradycja biurokratyczna właśnie, to jest przede wszystkim Francja na pierwszym miejscu na pewno i uczące się od niej Niemcy. No oczywiście można używać tutaj tego podziału, do którego pan się, jak sądzę, odwołał, to znaczy do Konecznego i jego wizji łączącej cywilizację niemiecką z tradycjami bizantyńskimi, ale nie wchodząc w te nawet podziały, trzeba stwierdzić, że polskie doświadczenie wolności wiąże nas na pewno, a wiązało świadomie twórców tej kultury wolnościowej z XVI, z XV, z XVII wieku, z tradycjami rzymskimi, klasycznymi. Oni chcieli je naśladować świadomie. Uważali się za spadkobierców i kontynuatorów republikańskiego Rzymu. Czy sobie to tylko uroili? Czy też rzeczywiście ożywili pewne ideały, wzorce, które znajdowały pierwszy swój model właśnie w pismach, do których sięgał, jeszcze nie mogąc ich zrealizować w praktyce, mistrz Wincenty, prawda, czy scholarzy z Bolonii, czy z Paryża w wieku XII. Ale wspomniał pan Konfederację Sandomierską 1704 roku. Myślę, że i to dokonując przeskoku jakby do naszego doświadczenia zeszłorocznego udziału suwerennego w wyborach, właśnie w wyborze tych, którzy nami rządzą, czyli w takim razie my rządzimy, skoro my mamy autentyczny wpływ na to, kto zostaje wybrany, to myślę, że z mojego doświadczenia i pewnie wielu z Państwa może mieć podobne przeżycia. Takim najbardziej formującym wyobraźnię, czym jest wolność w demokracji, czasem była Solidarność, pierwsza Solidarność.
To było to poczucie, które trochę wiąże się z tym, o czym pisał tu Stanisław August. No jest bardzo dużo gadania. Czasem wydaje się, że to gadanie jest nawet niepotrzebne, że marnujemy trochę czas, ale nie da się inaczej zrealizować demokracji, w której szanujemy się nawzajem. Natomiast jeżeli przyjmiemy punkt widzenia, ja wiem lepiej, a ci poczciwi, jak pisał Kołakowski, podbipiętowie, no to są ciemniaki, z których zdaniem nie warto się liczyć, jeszcze w dodatku śmierdzą, prawda, i są brudni, to kończymy demokrację, kończymy zasadę wspólnoty wolnościowej. I to także jest doświadczenie solidarności, bo w solidarności mamy ścieranie się trzech różnych tendencji czy modeli ustrojowych. Ustrój monarchiczny, no wszystko zawdzięczamy Lechowi Wałęsie. Tylko jeden Lech Wałęsa nas zbawił. Ta wersja jest wciąż powtarzana. I jest wersja oligarchiczna. No Wałęsa, no tak trochę dla ozdoby był wystawiony, ale wiadomo, że to doradcy światli wszystko urządzili. Wielowiejski, Staniszki, prawda? No tam jeszcze pięciu, sześciu, Mazowiecki. Tylko im zawdzięczamy wszystko. Tak, Geremek, no wszystko jedno, nie chodzi tu o konkretne nazwiska, chodzi o to, że to jakaś grupka światłych ludzi, która całą tę resztę, te 10 milionów traktuje jako taki no, ciężar, no to są właśnie ci brudni, spoceni, prawda, sejmikowicze, którymi się gardzi w gruncie rzeczy. Ale przecież ani Lech Wałęsa, ani doradcy nie zrobiliby niczego, byliby nikim w historii polskiej wolności, bo indywidualnie, prywatnie mogli być wspaniałymi osobami, każdy z osobna. Ale w historii polskiej wolności nie byliby nikim, gdyby nie te miliony, czy choćby setki tysięcy, bo nie wiem, czy rzeczywiście wszystkie 10 milionów równie aktywnie i z pełnym zaangażowaniem przeżywało Solidarność, ale na pewno setki tysięcy, a może nawet kilka milionów naprawdę uczestniczyło w tym ruchu. To właśnie było doświadczenie polskiej wolności, która była z istoty demokratyczna. No niektórzy nie lubią demokracji, są powody ku temu. Nie mówię, że demokracja jest rzeczą świętą, ale w naszą historię wolnościową polską ta zasada demokratyczna jest wpisana. I myśmy ją za Solidarności przypomnieli sobie. Potem starano się zrobić bardzo wiele, żebyśmy o niej zapomnieli. Ale myślę, że próbujemy ją sobie przypominać, tak jak pan to pięknie powiedział. Poczuliśmy to znowu w roku 2015. Nie dlatego, że była kartka do głosowania, ale że był to wysiłek. Wysiłek, którego jakąś cząstką są choćby te państwa tutaj, ten państwa trud przychodzenia tutaj od iluś lat, przekazywania pewnych opinii, poszerzania w swoim środowisku. To jest właśnie praca na rzecz wolności. Nie raz tylko wrzucona kartka od niechcenia do głosowania, tylko przekonywania, że źle się dzieje w państwie polskim i trzeba coś zmienić. Trzeba to zmienić, póki można, w procedurze pokojowej, demokratycznej, instytucjonalnej zmiany. To właśnie jest ten efekt, który uzyskaliśmy w roku 2015, przywracając sens polskiej wolności. Nazywam się Witold Jaworski, jestem drużynowym Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i ostatnio toczyłem dyskusję z jednym ze swoich harcerzy. Broniłem tezy, że pierwsza Rzeczpospolita była ostoją wolności i mój rozmówca stwierdził, że była ostoją wolności jedynie szlachty, około tych 10%, przy pominięciu całkowitym warstwy chłopskiej i mieszczaństwa, które nie miało możliwości zakupu ziemi i chłopstwa, które było uwiązane do ziemi. I chciałem się dowiedzieć, jak powinien się odnieść do tego argumentu. I drugie moje pytanie to jest przy tej powszechności prawa do stanowienia o sobie, o której profesor mówi, gdzie się kończy naród, który ma poczucie wspólnoty i właśnie jest w stanie stanowić o sobie, a gdzie zaczyna się ta warstwa, czy ludzie, którzy jakby nie są w stanie, albo nie mają możliwości przez swoje warunki, czy materialne, czy wykształcenie, właśnie spojrzeć szerzej z wizją całego narodu i przyszłości państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za dwa bardzo ważne i bardzo trudne pytania. Na pierwsze pytanie
Właściwie musiałbym odpowiedzieć niestety pozytywnie na uwagę pańskiego kolegi z harcerstwa. Tak, wolność szlacheckiej Rzeczpospolitej była ograniczona do szlachty. Pytanie, które sobie należy postawić, jest takie, a gdzie, w którym kraju europejskim była ona powszechna? Czy gdzieś była powszechniejsza? Można zadać takie pytanie, w którymś kraju. Czy to, że w Anglii w wieku XVII wolnych było może 0,5% ludzi, czyniło ten kraj bardziej wolnym? Czy to, że we Francji nie było nikogo wolnego poza królem, czyni tamten kraj godnym naśladowania, bardziej godnym od Rzeczpospolitej? Nie, oczywiście z punktu widzenia współczesnej demokracji Rzeczpospolita nie była krajem wszystkich wolnych ludzi. Większość wolnością polityczną się nie cieszyła. Co więcej, nie cieszyła się wolnością osobistą duża część. Mam na myśli stan chłopski oczywiście. Trzeba jednakże to uhistorycznić. Gdzie cieszyła się wtedy, w tamtym czasie, owa większość wolnością? W niektórych krajach większy był zakres wolności osobistej, stanu chłopskiego. To jest prawda. To było dostrzegane przez kaznodziejów. To jest stały motyw kazań krytykujących ten, można powiedzieć, społeczny aspekt Rzeczpospolitej w XVI-XVII wieku. To jest wezwanie do reform podejmowane choćby przez Andrzeja Frycza Modrzewskiego w jego rozprawie o karze za mężobójstwo i wielu innych. Ale był to jakiś problem. Tu nie ma łatwej odpowiedzi. Nie można powiedzieć, nie ma problemu, Polska była najwspanialsza dla wszystkich. Nie, nie była najwspanialsza dla wszystkich. Ale jednocześnie jest, jeśli wchodzimy w materię historyczną, zaczynamy rozumieć, że ten stereotyp jęczącego pod jarzmem ucisku szlacheckiego chłopa jest także pewnego rodzaju uproszczeniem. Badania, no, niestety w ostatnich 20 paru latach trochę zostały zaniedbane, badania nad chłopstwem XVI-XVII wiecznej Rzeczpospolitej, bo to jest bardzo ważny, ciekawy fragment naszych dziejów. Ale te badania, które prowadził do końca swojego życia Andrzej Wyczański, najwybitniejszy polski historyk XVI wieku, pokazują wyraźnie, że w XVI wieku stan polskiego chłopstwa na pewno nie był gorszy od stanu chłopów w Europie Zachodniej. Badał, no, że tak powiem, no, jak to się wyleciało mi słowo z głowy, no, standard żywieniowy, ubranie i tak dalej, takie rzeczy, no, materialne, prozaiczne, że tak powiem, w tym porównawczym aspekcie. W wieku XVII następuje pogorszenie, to prawda. To jest związane z rozmaitymi czynnikami gospodarczymi, z układem, że tak powiem, w całej wspólnocie gospodarczej, światowej, w której Polska przesuwa się wraz z całym regionem Europy Wschodniej na peryferię głównego nurtu wymiany związanego z kolonializmem, w którym Polska nie uczestniczy. No i znów możemy powiedzieć, to źle, że nie uczestniczy, no bo jesteśmy spychani na peryferię. Z drugiej strony to dobrze, bo nie dźwigamy tego brzemienia, które dźwiga 9 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Brzemienia zbrodni kolonializmu, bo kolonializm był także zbrodnią prawdziwą. Więc to są wszystko skomplikowane materie, na które prosta odpowiedź brzmiałaby niestety, gdyby trzeba ją było dać, pana kolega ma dużo racji. Nie można powiedzieć, że Rzeczpospolita była wspaniała dla każdego. Ale Rzeczpospolita uchyliła tę furtkę wolności dla największej stosunkowo grupy ludzi w ówczesnej Europie i uchylała ją coraz szerzej. Konstytucja majowa była pod tym względem krokiem na pewno w dobrym kierunku. Niestety Polska straciła niepodległość i nie mogła następnych kroków postawić i paradoks sprawił, że te następne kroki postawią zaborcy, uwalniając chłopów. No ale to już jest historia Polski XIX wieku. Drugie pytanie, w pewnym sensie ważniejsze, bo aktualne, pytanie, na które znów nie ma prostej odpowiedzi, to jest spór światopoglądowy, można tak powiedzieć. Jedni powiedzą, wykształcenie jest najważniejsze, i no może już nie cenzus majątkowy, jak to Konstytucja Majowa wprowadzała, ale cenzus wykształcenia powinien być wprowadzony. Kiedy patrzę na miliony ćwierć inteligentów opuszczające mury polskich uczelni,
Mam bardzo duże wątpliwości, czy cenzus wykształcenia jest istotnym progiem dojrzałości politycznej. Czy studia nie szkodzą wręcz pod tym względem wielu? Oczywiście wielu pomagają, ale wielu mam wrażenie, że szkodzą. Także nie widzę niestety w wykształceniu zasadniczego czynnika, który byłby pożądanym progiem odróżniającym tych, którzy powinni mieć prawa polityczne i tych, którzy ich powinni być pozbawieni. Zawsze jest w tym element pewnej arbitralności. Spotykamy ludzi, no dzisiaj już niepiśmiennych nie ma, ale ludzi bez wykształcenia żadnego, którzy po prostu zachowują zdrowy rozsądek, a to jest kluczowa sprawa w rozpoznaniu materii politycznych. Zdrowy rozsądek. Zatracenie zdrowego rozsądku czasem jest łatwiejsze po Sorbonie. Dam przykład wybitnego absolwenta Sorbony lat 60. Nazywał się Pol Pot. Bardzo wykształcony człowiek, prawda? 2,5 miliona, czyli 1/4 swoich współobywateli wymordował w imię swojej wyrafinowanej wizji uniwersyteckiej z Paryża. Myślę, że większość zamordowanych przez niego ofiar, niepiśmiennych chłopów kambodżańskich, znacznie bardziej zasługiwało na prawa polityczne niż on. Także nie widzę niestety w kryterium wykształcenia takiej podstawy. Kryterium majątkowe, no też nie jestem pewien, czy powinno być stosowane. Ja próbuję tutaj innego, bardziej może niekonkretnego kryterium. Ci ludzie, którzy traktują dany kraj, daną ziemię jako swój dom, mają prawo współdecydować o nim. Ci, którzy zachowują się na nim jak włóczędzy, ci nie powinni mieć praw politycznych. To znaczy ci, którzy deklarują, tak jak wielu celebrytów w Polsce to zadeklarowało 2 lata temu. Przyjdzie tutaj wojna, to ja jadę do Nowej Zelandii, prawda? Uciekam stąd. To jest zachowanie zrozumiałe, nie potępiam, tylko to jest zachowanie radykalnie sprzeczne z duchem obywatelskim. Można tak zrobić, tylko traci się prawo obywatelstwa wtedy. Prywatnie to jest zrozumiałe, ale nie jest się wtedy obywatelem. Po tak pięknym wykładzie o wolności rodzi się podstawowe pytanie, czy jest możliwość, żeby w dzisiejszym czasie tą wolność tamtych czasów przenieść na dzisiaj, co trzeba zrobić, czy jest to możliwe, jakie warunki trzeba postawić, żebyśmy mieli taką samą wolność, tym razem dla wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie najpiękniejsze i pewnie najtrudniejsze, ale próbując na nie krótko odpowiedzieć, sądzę, że można wskazać na kilka elementów. Pierwszym jest wychowanie. Myślę, że przywrócenie tego, jakichś elementów przynajmniej, tego klasycznego wzorca cnót, zarówno tych, o których pisał święty Tomasz, kardynalnych, jak i cnót klasycznych republikańskich, o których pisał Cyceron i Arystoteles. Wprowadzenie tego do wychowania szkolnego. Czy Arystoteles, Cyceron są ważnymi częściami wychowania szkolnego dzisiaj w Polsce? No z całą pewnością nie. Myślę, że mało kto wie w ogóle z uczniów, kto to był, o co to chodzi. I każdy powie, no ale co tam o tej starożytności, nie mówmy, ważna jest współczesność. Jest w tym pewna racja i w związku z tym postawię mały znak zapytania, czy tego rodzaju wychowanie, środki wychowawcze, związane z przywoływaniem pewnej wiedzy klasycznej, wzorów stamtąd wynikających, jest rzeczywiście najważniejsze? Może być przydatne, ale jest coś takiego jak instynkt wolności, powiedziałbym, który nie potrzebuje nazwiska Arystotelesa czy Cycerona, żeby dać o sobie znać. Fenomen żołnierzy wyklętych jest tego dla mnie przykładem. Przecież sukces wśród młodego pokolenia wzoru żołnierzy wyklętych jest jakąś zupełną tajemnicą, zagadką. Przecież to się dokonało wbrew szkolnemu wychowaniu, wbrew, nie zgodzie, tylko wbrew wychowaniu szkolnemu. Przy braku współdziałania państwa, jakimiś takimi bocznymi kanałami, nie wiadomo jakimi, no jakoś trafiło to. Gdzieś widocznie penetruje ta polska historia, tradycja wolności w
w taki sposób, że nie da się jej całkowicie zniszczyć. Ale pana pytanie było inne. Jak umocnić tę tradycję, jak ją upowszechnić? No więc dlatego sięgnąłem do wzorca wychowawczego. Wychowanie jest bardzo ważne, najważniejsze. O tym właśnie mówił Arystoteles, że nie ma Rzeczpospolitej bez wychowania. Rzeczpospolita jest wspólnotą rozróżniania dobra i zła. Jakbyśmy wspólnie rozróżniali dobro i zło, no to nie mielibyśmy problemu z podziałem politycznym takiego, jaki mamy, prawda? Podstawą tego rozróżniania jest wychowanie. Nie możemy dać sobie wmówić, że jeżeli będziemy uczyli się odróżniać dobro od zła, to dokonujemy aktu indoktrynacji. Bo jeżeli uznamy, że musimy wycofać się z wartościowania, z rozróżniania co dobre, a co złe, że jednak lepsze było zachowanie Inki niż tych, którzy do niej strzelali, czy tych, którzy bronią jej oprawców, powiedzmy, odmalowują grób Bolesława Bieruta, bo są takie osoby w Polsce współczesnej, czyszczą ten grób, no to to znaczy, że rezygnujemy z budowania wspólnoty. Wspólnota musi rozróżniać dobro i zło, dlatego szkoła, wychowanie wydaje mi się tutaj jakimś punktem wyjścia do odrodzenia tej wolności. Że lepiej być wolnym niż niewolnym, że wolność wiąże się z odpowiedzialnością, że wolność sama w sobie jest pusta, musi być wypełniona treścią pewną, pozytywną, wybieraniem wolnym tego, co dobre, jeżeli ma służyć dobru wspólnemu, a nie być niszcząca. No to właśnie, mam wrażenie, wszystko spotyka się wokół problemów wychowania, wychowania, które nie ogranicza się do szkoły, ale związane jest z kulturą masową, która otacza szkołę i przede wszystkim z przykładem zachowań elit, z elitami politycznymi jako jednymi tylko z elit. Przykład w zachowaniu tych elit powinien być dawany dobrego wyboru. Jeśli tacy ludzie będą wygrywali, którzy wybierają dobro, będą wygrywali nie tylko w wyborach politycznych, ale będą wygrywali, powiedziałbym, no, jeżeli można tak powiedzieć, w rankingu autorytetów, tak jak Inka wygrywa, to jest bardzo pozytywne zjawisko, prawda? Jakieś trudno wytłumaczalne, ale budzące nadzieję, że nie ma żadnego wzoru na odpowiedź na pana pytanie, ale ta odpowiedź przychodzi jakoś sama, przez siłę oddziaływania polskiej tradycji, a szerzej może przez siłę oddziaływania ideału wolności, który do Polski nie należy, jest ponadnarodowy. Ale w polską historię wcielił się na tyle mocno, że, no, że nie daje się stąd wytrzebić. Więc nie potrafię wzoru panu podać na odpowiedź, ale nie jestem pesymistą. Mam wrażenie, że to się samo dzieje, a my możemy pomóc temu jakimś lepiej zorganizowanym wysiłkiem wychowawczym, rozłożonym na bardzo wiele różnych działań, instytucji, nie tylko na samą szkołę. Grażyna Osińska się nazywa. Ja chciałam prosić o taką ocenę pana profesora w nawiązaniu do dzisiejszego wykładu o powstawaniu Konfederacji, prawda, przy tworzeniu się prawa. Jak pan widzi współcześnie na przykład protest w obronie uwięzienia pana Miernika i w ogóle rozszerzenie tego protestu przeciwko władzy sądowniczej, generalnie, prawda, niezadowolenie społeczne z tej władzy? Czy traktuje pan, czy można to potraktować jako anarchizację, czy wręcz przeciwnie, jako konfederację budującą, wzywającą do czegoś, do zmiany? No tak przynajmniej my to odczuwamy, a jednak jest to określane też jako anarchizacja, próba anarchizacji tego typu protesty. Dziękuję. Bardzo dziękuję znów za ważne, bardzo konkretne pytanie. Ja akurat jestem zdecydowanym zwolennikiem anarchizacji w takim znaczeniu, więc nie mam problemu z odpowiedzią. Ale zupełnie serio mówiąc, Andrzej Frycz-Modrzewski w swoim dziele o naprawie Rzeczpospolitej, w księdze poświęconej sądownictwu, zwraca uwagę na konieczność możliwości skarżenia sędziów. Są sędziowie, którzy wydają nieuczciwe wyroki.
i trzeba mieć możliwość no, skarżenia na sędziów nieuczciwych. Tymczasem wytworzył się taka mentalność w tej grupie, która powołując się na zasadę monteskiuszowską trójpodziału władzy, uważa, że cieszy się nietykalnością, której nie ma żadna inna władza. To się zmienia. Widzi pan, że to się zmienia. Widać to choćby w rankingach zaufania społecznego. No myślę, że tragedią w pewnym sensie, dla nas optymistyczną, tragedią KOD-u jest to, że postawiło na kwestię obrony tego, co nie cieszy się żadną popularnością, żadnym poparciem społecznym. Wymiar sprawiedliwości, trzeciej RP, jest na pewno jednym z najbardziej krytykowanych społecznie zjawisk czy funkcji państwowych. I słusznie, w zasłużony sposób, tak jakby Długosz opisywał ten wymiar sprawiedliwości, kiedy opisuje stan sprzed statutów. I myślę, że protesty społeczne przeciwko tej niesprawiedliwości mogą służyć tylko dobrej sprawie, to jest przypomnieniu, że nikt nie może cieszyć się immunitetem wyłączającym go z krytyki społecznej, z odpowiedzialności za własne błędy, nie może tak być, i że cały system prawodawstwa musi się zmieniać. Opisał to zresztą, odwołuje się do bardzo ciekawej rozmowy, którą przeczytałem na stronie internetowej takiego portalu Kultura Liberalna, więc nie ma nic wspólnego z PiS-em, zupełnie. Rozmowa z wybitnym prawnikiem polskim, który pracuje w Międzynarodowym Instytucie Prawa w Hiszpanii, niestety nazwisko wyleciało mi z głowy, który bardzo ostro krytykuje obecną elitę prawniczą w Polsce, że ci ludzie zupełnie zapomnieli, że prawo musi służyć społeczeństwu, a nie społeczeństwo ma służyć prawnikom, bo to o to chodzi, żeby społeczeństwo służyło prawnikom. Prawo musi się zmieniać. Oczywiście są pewne niezmienne reguły prawa, te, które przypominał statut wielkopolski, ale kwestia organizacji wymiaru sprawiedliwości, sposobu procedowania musi uwzględniać zmiany społeczne i oczekiwania społeczne. Nie można przyjąć założenia, że sędziowie wiedzą lepiej, bo to jest droga do niewolnictwa. Do niewolnictwa, w którym w roli panów wystąpią sędziowie. I ta droga jest bardzo zaawansowana nie w Polsce tylko, ale w bardzo wielu krajach zachodnich, kiedy sędziowie coraz bardziej przejmują funkcje władzy pierwszej i drugiej, w szczególności pierwszej, a więc ustawodawczej, zmieniają prawo, stanowią prawo. I to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Mam wrażenie, że Polska ma szansę odegrać bardzo pozytywną rolę w tej chwili, pokazując skorumpowanie tej zasady, że prawnikom wolno wszystko. Tak być nie może. Szanowni Państwo, myślę, że chyba to będzie najlepsza puenta, panie profesorze, dzisiejszego spotkania. Możemy powiedzieć, że od przywileju Koszyckiego 1374 do protestów w sprawie Zygmunta Miernika pod Sądem Najwyższym. Taki nam się ułożył temat dzisiejszego spotkania. Dzięki państwa także pytaniom. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Osobom, które nie zdążyły zadać pytań, może mają jakieś swoje przemyślenia. Chcemy zaproponować jeszcze, zanim oficjalnie podziękujemy panu profesorowi, następującą formę dalszego działania. Otóż stworzyliśmy osobny adres mailowy Solidarni 2010 projekty
@gmail.com, pod który możecie Państwo przysyłać swoje wypowiedzi bądź pytania, tylko prosimy, żeby podpisać się imieniem i nazwiskiem i obiecujemy, że jeżeli będą w formie nadającej się do publikacji, najbardziej eufemistycznie to określając, wówczas znajdą się pod wykładem w formie takiego strumienia wypowiedzi wolnych Polaków, którzy chcą się włączyć do tej debaty w taki właśnie sposób. Jak również mamy obietnicę pana profesora, że jeżeli państwo zechcecie skierować jakieś zapytania do tego bądź też następnego tematu wykładu, przekażę je skrzętnie z tego adresu na adres pana profesora i postarajmy się je włączyć jak gdyby w tok następnego spotkania. Także polecamy Państwu te właśnie formy dalszego naszego działania, a teraz już dziękujemy pięknie panie profesorze za cudowny kolejny wykład umacniający nas wszystkich w tym, co robimy.